Siemano, tu Kepsa. No dzisiaj mam dla was recenzję bardzo hypowanego lokalu w internecie, mianowicie Ubacy na Tacy w Chorzowie. Zrobiłem taki challenge na Facebooku, będąc w Chorzowie, że jak ludzie wbiją 500 reakcji pod konkretnym postem Obacy, to będzie oznaczało to zainteresowanie tematem i te 500 to minimalny próg zainteresowania. Tak się złożyło, że ludzie wbili 1200 i ja mówię, no to trzeba jechać. Przyznam szczerze, że do tej pory pan Baca, właściciel, przewinął mi się kilka razy na fejsie i ogólnie kojarzyłem go z twarzy, ale nigdy nie zagłębiałem się w to, co mówi, więc nie miałem żadnych uprzedzeń ani uprzywilejowań w stosunku do niego. Co za tym idzie, pragnę zaznaczyć, że recenzja w żaden sposób nie jest ukierunkowana negatywnie, bo coś mi się u niego w zachowaniu nie podobało i stąd oceniam nie do końca pozytywnie. Nie, ja skupiam się tylko na jedzeniu, natomiast patrząc po komentarzach na fejsie, pan Baca ma sporo zwolenników, jak i przeciwników. Nie mi oceniać. Ja zamówiłem schabowego, tradycyjnego za 49 zł. Wchodzę do lokalu, mimo że to Chorzów, to w środku fajny wystrój góralski. Tutaj nie chodzi mi, że to Chorzów, to tak powiedziałem, że wszędzie jest brzydko, tylko ten góralski wystrój w Chorzowie. Góralska muzyka, fajny klimacik, było czysto, ja aż przypomniałem sobie wycieczki do tych knajp, do tych karczm, będąc w górach. Najfajniej spędzić tam czas w zimie, wchodząc z dworu, gdzie jest zimno, i do karczmy, gdzie możesz się ogrzać. Skorzystałem z toalety, było czysto, ja byłem w 12:30, a lokal otwarty na Google Maps, według Google Maps od 12, zatem nie było jeszcze dużo ludzi i to mnie cieszyło, bo czytałem komentarze o długim czasie oczekiwania. To był ostatni dzień mojej wycieczki i potem miałem pociąg do Warszawy. To mówię, żeby zdążyć. Zamówiłem schaboszczaka i czekałem na niego 40 minut około. To i tak krócej niż się nastawiałem, bo nastawiałem się na godzinę, bo dopiero otwarte, rozkręcają się i tak dalej. Niestety sami widzicie, jak to wygląda i dużo więcej nie powiem, bo kotlet był przeciągnięty podczas obróbki termicznej. Smaku dość twardy, wyczuwalna praktycznie sama panierka, chociaż nie było jej jakoś dużo, ale no mówię, przeciągnięte to po prostu, chwila krócej i byłoby git, a tak to też bez jakiegoś wyrazu. Warzywa widoczne na ekranie, chociaż one nadawały trochę soczystości, lecz też jakoś nie za bogato, jak za 49 zł. A końcowym elementem były frytki, które były w porządku, nie przechodziły starym olejem, były ciepłe i chrupiące, przynajmniej te, które nie były przykryte kotletem, bo te, które były, troszkę zaparowały. Podsumowując, mimo że nie do końca dobrze i dość drogo, to zmusiłem się, żeby zjeść jak najwięcej, bo chciałem, żeby na recenzji było zjedzone. Nie, że francuski piesek przyjechał i wybrzydza, ale po tym zainteresowaniu na fejsie i tylu reakcjach spodziewałem się po prostu czegoś lepszego. Jak ogląda mnie pan Baca, to niech nie ma mi za złe, bo ja do niego nic nie mam, ale w razie, gdyby chciał odpowiedzieć na ten filmik, że zrobiony, bo ktoś się z nim nie zgadza, to w internecie, nie? To nie, nie. Ja jestem od oceniania jedzenia, a nie mam żadnych tam z nim sporów, także to jest tylko ocena jedzenia. No i byłbym jeszcze zapomniał, w lokalu nie można płacić kartą, tylko gotówka, co ja poniekąd szanuję za walkę z systemem i chęci obrotu pieniądza, ale mówię o tym, że jak się tam będziecie wybierać, to miejcie to na uwadze, żebyście wiedzieli. Porcja solidna, ale nie do końca smaczna, natomiast zrobimy podejście numer 2 i obczajmy golonkę. Jak jest tam dostępna, z tego co patrzę, to jest. Kosztuje 120 zł niecałe i jest bardzo polecana. Znaczy, no to, bo powiedziałem, czy jest. No to wiem, że jest i to zagmatwałem się. Dobra. Obczajmy golonkę, jak będzie zainteresowanie, zrobimy podejście numer 2, tymczasem daję 3 na 10, ale przyjadę jeszcze raz i obczajmy sobie coś innego. Pozdro.